u nas dzisiaj przepiękny słoneczny dzień, wspaniała pogoda, kolejny słoneczny dzień i pogoda sprzyjająca wszelkim pracom w ogrodzie. Po prawej i po lewej stronie mam dwa miliny. Są to miliny amerykańskie, flava i flamenco, które bardzo pięknie, obficie kwitną od lata aż prawie do września. I kwiaty są niewątpliwą ozdobą ogrodu, ponieważ są to bardzo duże, piękne trąbki. Ale żeby miliny mogły zakwitnąć, trzeba oczywiście je przycinać. One to bardzo lubią, można je formować. To są pnącza, które nie posiadają korzeni czepnych, a więc będą wymagały podpory. Nie musi to być bardzo silna podpora, taka na przykład jak dla wisterii, ale musi być dosyć mocna, ponieważ pnącza po wielu latach tworzą coraz grubsze pędy i muszą mieć one wsparcie, podpory, żeby te podpory oczywiście pod naporem liści, kwiatów latem nie załamały się. Niektórzy nie lubią milinów amerykańskich, ponieważ jest to troszeczkę ekspansywne pnącze. My mamy te dwa pnącza już kilkanaście lat w ogrodzie i rzeczywiście zdarza się, że gdzieniegdzie coś tam wyrasta, ale jest to dosyć, te pędy są od korzeni bardzo łatwe do zlikwidowania i nie mogę powiedzieć, że to jest jakieś bardzo ekspansywne pnącze, które by nam tutaj utrudniało życie czy pracę w ogrodzie. Absolutnie nie. Ja formuję te miliny, obydwa, na kształt albo w kształcie drzewek, czyli przycinam im koronę, natomiast tutaj te pędy zostawiam. Oczywiście te cienkie, słabe przycinam. Nie należy się absolutnie tym martwić, ponieważ jest to pnącze, które kwitnie na pędach jednorocznych. Żeby móc przycinać drzewa, czy krzewy, czy pnącza, trzeba wiedzieć, jak one rosną, jak się zachowują, jak kwitną. I gdy kwitną na pędach jednorocznych, możemy je niemal prawie albo całkiem wyciąć, albo bardzo nisko przyciąć. Zaś te rośliny, które kwitną na pędach dwuletnich, trzeba z cięciem troszeczkę ostrożniej, ponieważ można wyciąć wszystkie te pędy, gałęzie, na których zawiązały się pąki kwiatowe i wówczas roślina nie będzie nam kwitła. I ja zawsze wycinam te pędy jednoroczne bardzo nisko, zostawiam tylko uformowane drzewka, o czym zresztą za chwilę Państwu wszystko opowiem i pokażę, jak to będzie wyglądało. Jest to także dosyć mrozoodporne pnącze, ponieważ zaczyna wegetację dosyć późno, gdy miną już przymrozki, a nawet jeżeli trochę przemarznie, bo to się też zdarza, często się zdarza, to bardzo szybko odbija, więc nie należy się martwić, że straciliśmy i pnącze nam nie urośnie. Po przycięciu sekatorem tych pędów, które dostałam, miliny wyglądają tak, robią się już coraz bardziej w kształcie drzewek, ale teraz pomogę sobie sekatorem na drążku, na wysięgniku, ponieważ tych pędów u góry nie jestem już w stanie dostać, więc trzeba będzie sobie radzić troszeczkę inaczej. O! Cięciem milinów już się uporałam. Wyglądają one teraz tak. Są przycięte, jak Państwo widzicie, u góry króciutko. Wszystkie pędy jednoroczne zostały tutaj wycięte. No i teraz tak to wygląda. Trzeba te gałązki stąd pozbierać
i wyrzucić na kompostownik.